Wszyscy czekamy na westchnienie słoneczne i pachnące kwiatami wiosny, na radosne i rodzinne święta wielkanocne. Myślę więc, że dzisiejsze spotkanie, idziemy tu z palmą wielkanocną, obudzi w sercach naszych skrywane od dawna emocje. Zanim oddam głos organizatorom, którym jest koło miłośników literatury i kultury na dziesiątkę, chciałabym serdecznie powitać naszych gości. Panią dyrektor Teresę Marut i Małgorzatę Tomczak. Pana komisarza Jerzego Mankowskiego. Przedstawicieli Rady Rodziców. Księdza proboszcza. Zanim radość nadchodzących świąt zagości w naszych sercach, zatrzymajmy się na chwilę. Przemyślmy nasze postępowanie. Otwórzmy się na drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że montaż słowno-muzyczny Wzbudź się mój duchu wywoła w nas chwilę zadumy. Zamknięcie swe serca na miłości mej żal i w
wszyscy odejdziecie z odstępem korowody. Gdzie są ci, którzy go bronić mieli? Gdzie uzdrowieni? Gdzie uczniowie, przyjaciele? Nikogo nie ma, nawet Piotra, ani Jana. Wszyscy go opuścili, odeszli. Miast wybrać raczej kogo szedłem, gdy się na jednak co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, to mi zrani. Przyjmująca śmierć za żywa, ciel i gwoździe Bożej męki, stała
serce ma byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja. A moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja. Wiatr gra mi na kościach mych psalmy, wiatr gra mi na kościach mych psalmy, jak na koślawie fujarce. Żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce, żeby choć Matka Boska przez mur zbity wciąż deski uśmiech mi swój zesłała, jak ptaszka w rękle niebieskiej. I wiem, gdy łzę swoją trzymam jak złoty kamyk z procy, zrozumie mnie biały baranek w najcichszej wielkiej nocy. Pyszczek położę na ręku, sumienia wywróci potrzebę, serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę. Thank you.
wschodzą czas. Wszystko rozkwita słońca blasku i piękna miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, zielone karty z wiosną ja, a w naszych sercach radość trwa. Zaczajmy się.
zadziały. Po kropie kosz sprawi to woda, że będzie zawsze piękna i młoda. Paulinę też pokropić muszę, żeby nie miała nosie muszę. Poleję migę, niby deszczykiem, żeby tej wiosny urosła migę. Na magnę także pliśnie kropelka, żeby była jak ta perełka. Wielkanocną na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Brawa, gratulujemy.
jak zwykle, jak jestem przy głosie, składam wszystkim, uczniom, pracownikom szkoły, kadrze pedagogicznej, obsłudze, zaproszonym gościom, składam wszystkiego, co najlepsze na te nadchodzące święta. Jestem szczęśliwa, że mogliście Państwo z nami gościć, ponieważ w sposób wyjątkowy zostaliśmy wszyscy bez wyjątku wprowadzeni w ten wielki tydzień. Nie każdy ma takie szczęście, a my takie mamy. Najkrócej jak tylko potrafię, składam wszystkiego, co najlepsze. Niejednokrotnie już mówiłam, żeby wasze domy omijały wszystkie nieszczęścia, żeby do waszych drzwi pukała tylko radość, zadowolenie i pani dostatek. Żebyście nigdy nie musieli płakać, żebyście zawsze byli szczęśliwi. Żebyście już dzisiaj zastanowili się nad tym, jak ma wyglądać wasze dorosłe życie. Wszystkim życzę wszystkiego, co najlepiej. Panie wójcie, czy chciałby pan też złożyć życzenia? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi, zaproszeni goście, drodzy rodzice i droga młodzieży, spotkaliśmy się dzisiaj na pięknej scenizacji, za którą dziękuję, tak jak pani dyrektor dziękowała opiekunom, wam, wszystkim, którzy przybliżyliście nam atmosferę świąt wielkanocnych, wprowadziliście nas do Triduum Paschalne. Życzę przy okazji również zdrowych, spokojnych, radosnych, pełnej życzliwości świąt wielkanocnych, smacznego jajeczka i obfitego dyngusa. Te życzenia składam w imieniu własnym, w imieniu pana Łukasza Żonowicza, jak i całej Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Bez przypochlebiania się, bez przymilania, ale ja najdłużej to wątpliwym. Natomiast właśnie bardzo dzięki za piękny spacer po literaturze, ale po tak dościa głębokiej, no niezwykle interpretacje znakomite. Bardzo gratuluję i dziękuję. Na ręce pani Krystyny chcę podziękować bardzo za takie organizacyjne wsparcie nas w rekolekcjach, jak i za wszelkich, za uczestnictwo. Ci, którzy byli z całą pewnością mogli skorzystać z bardzo takiego, sądzę, też długa tego czasu, jakie były te spotkania w Kościele. I odnosząc się, może nie tyle recenzując, co do tych treści, przechodząc do święta, bardzo trudnym jest święty Wielkanoc i tu nie będę rozwijał, bo to na to byśmy na lekcjach religii próbujemy się jakoś zmierzyć z tym, z tą wielkością święta i ciężarem ratunkowym. Natomiast trudna, bo na przykład jeszcze jedno tylko takie odniesienie, jak niektórzy sobie z tym nie radzą. W Bydgoszczy jest przygotowane takie misterium, które właśnie zakończyć głosowaniem SMS-ami, czy Pana Jezusa mają zabić, czy nie. Uczestnicy z obecnej tam będą SMS-ami się opowiadać, prawda, za śmiercią, czy za darowanie życia. No to takie są też pomysły. Natomiast tutaj znakomite wejście w te prawdy, które tylko określają naszą jakość życia. I może nawiązując do tych jajek tutaj w koszykach. Mianowicie, jeśli mówiłem tą powiastkę, to repetycja z Mater Studiorum przez powtórzanie się uczymy. Natomiast jeśli nie mówiłem, to ją chętnie wypowiem. Mianowicie, człowiek pewien znalazł jajko orła i przyniósł je do kurzej rzędy, tam włożył i po jakimś czasie jajka biorą się o orzełek. Ale jako że znalazł się w zagrodzie, gdzie były kury, koguty, prawda, więc też się tak zachował jak one. Próbował
piać, gdakać, nie bardzo mi to wychodziło. Prostował skrzydła, grzebał szukając gwizd i robaków. Lata mijały, zestarzał się i pewnego dnia ujrzał na takim błękitnym niebie jak dzisiaj niezwykły widok, bo ogromnego ptaka, który szybował, leśnił w słońcu, ten oszołomiony patrzy, ojej, co to jest? I pyta kurę, która stała z boku, co to może być? Kura mówi, a to jest orzeł, to jest król ptaków. Ale ja i ty jesteśmy inni niż on. My jesteśmy tylko kurami w domowej zagodzie, nie myśl o tym. I orzeł rzeczywiście nie myślał i dokończył żywota w tejże zagrodzie, sądząc, że jest kogutem domowym. Morał każdy z pewnością łatwo wysnuje. Dzisiaj wielu naszych braci i sióstr, mówiąc takim religijnym i nienadmiernie kolokwialnym językiem, nie odkrywa, kim naprawdę są, co dał Chrystus przez dar krzyża i zmartwychwstania. Do jakich horyzontów, do jakich przestrzeni, do jakich wymiarów nie tylko wzywa, ale uzdalnia. I tego życzę, by się przebijać. Do tej by nie pozwolić się, żeby tak powiedzieć, jakoś zamknąć w takiej przestrzeni banalnej, jak subkultura nam to obawia. I tylko grzebać i szukać glist i robaków. Ale naprawdę dużo wierzy. Dużo wspaniale, myśmy naprawdę są dziećmi Boga, to nie jest bajka, to jest niezwykła prawda. Życzę więc takiego przeżywania, korzystania z tych treści, zanieśmy te treści, te piękne, pierwsze fardosy szczególnie, prawda, nie umiem być srebrnym aniołem, wykonującym szatkiem, tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie, więc byśmy tych serc nie mieli byle jakie. Życzę świąt też pięknych wszystkich. I Panie Dyrektor, bardzo dziękuję za takie zawsze piękne tutaj i te spotkania, i wydarzenia, i całość, uznanie i podziękowanie. Ale to ja muszę jeszcze coś powiedzieć. To nie Pani Dyrektor. Proszę księdza proboszcza, to nie Pani Dyrektor. To te orły w tym gnieździe. To te orły, tu 99% spośród tych kur, to są po prostu orły. I ja chcę, żeby wyfrunęły z tego gniazda i rozpościerały skrzydła, tak jak ksiądz proboszcz powiedział. Te wielkie, srebrne skrzydła. A my im pomożemy, my ich tak podsadzimy i oni pofruną. Ale oni muszą to chcieć. I to wszystko, co się dzieje w tej szkole, to dzięki właśnie tym wszystkim orłom. I za to im serdecznie dziękuję. Tym orłom, brawo. Dziękuję bardzo.